Bóg da zdrowie i szczęście tym budowniczym, którzy będą budować ten zakład. Niech dobry Bóg da zdrowie i szczęście tym, którzy będą w tym zakładzie pracować. A dla miasta Międzyrzeca Podlaskiego niech ten zakład będzie dumą dla miasta i dla mieszkańców. Dla młodego pokolenia niech ten zakład będzie miejscem ich pracy, żeby nie musieli nigdzie z tego miasta wyjeżdżać. Dla pamięci przyszłych pokoleń akt niniejszy umieszczono w pojemniku, do którego włożono także monety polskie od 1 grosza do 5 zł, aktualny numer Gazety Słowa Podlaskiego oraz pamiątkowe fotografie z początku realizacji budowy w obecności władz regionalnych i miejskich, znakomitych gości i pracowników firmy Wiposz. Akt erekcyjny swoimi podpisami uwierzytelnili jego wmurowanie dokonali. Członkowie zarządu, dyrektor Stanisław Lesiuk, pan burmistrz Zbigniew Kot, pani burmistrz miasta Mławy Janina Budzichowska, pan starosta Mariusz Filipiuk, pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Marcin Duszek i pan poseł na Sejm pan Stanisław Żmijan. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca, od którego pochodzą wszelkie dobra, niech będą z wami wszystkimi. Dzieło, które dzisiaj rozpoczynamy, winno rozbudzić naszą wiarę i naszą wdzięczność względem Boga. Jesteśmy w pewien sposób pomocnikami Boga, ilekroć swoją pracą zaradzamy potrzebom naszych braci. Módlmy się za inwestora i wszystkich, którzy będą pracowali i trudzili się przy tym znoszeniu obiektu, jak również za wszystkich, którzy dostąpią tej pracy w tym zakładzie, aby Pan błogosławił i napełniał mocą swojej łaski, radością i pokojem na każdy dzień po najdłuższe lata. Mimo tej mroźnej aury, taki pozytywny element tego dnia dzisiejszego to właśnie wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę potężnego zakładu. Zakład, który będzie zatrudniał ponad 1000 osób dla miasta Międzyrzec, dla całego regionu, jak również dla naszego powiatu bialskiego.
To bardzo duże wydarzenie. Jest to kolejny krok do tego, aby młodzi ludzie nie musieli szukać pracy poza granicami. Jest to też bardzo duży plus dla naszych szkół, gdzie będziemy tworzyć nowe kierunki, tak, by przygotować młodzież, tak, aby znalazła zatrudnienie tutaj na miejscu. Zachęcamy, pomagamy inwestorom, dlatego jak na wielu spotkaniach podkreślałem, że na miarę możliwości, jeżeli pojawia się inwestor, jest załatwiany w trybie błyskawicznym. Uczulam swoich urzędników zawsze na to, jeżeli inwestor występuje do nas z wnioskiem, na przykład choćby o pozwolenie na budowę, zachęcam, aby te sprawy załatwiać od ręki, bez zbędnej zwłoki. Nie musi wcale tak być, że 30 czy 60 dni ten wniosek leży w szufladzie, kiedy może być załatwiony od ręki. W 1989 roku uzyskaliśmy wolność. Uzyskaliśmy pozwolenie na działalność gospodarczą. Stwierdzenie zakładów na zachodzie zainspirowało mnie, żeby taką firmę polską zbudować od podstaw, bo niestety w Polsce nie było takiego. To historyczny moment dla Międzyrzeca. Taka inwestycja, tyle miejsc pracy. To buduje. Mam nadzieję, że już w historii Międzyrzeca mieliśmy taką okazję. Niestety nie udało nam się. Mówię tutaj o Spomleku. Wtedy Radzeń był skuteczniejszy. Tym razem historii nie chcieliśmy powtórzyć. Mega inwestycja, potężny inwestor. Mam nadzieję, że to dobrze wróży dla Międzyrzeczyzny. Bo nie łudźmy się, te miejsca pracy to nie tylko dla mieszkańców Międzyrzeca, ale okolicznych gmin również. To kolejne generowane miejsca pracy w okolicy. To wszystko tworzy naprawdę przyszłość i rozwój naszego miasta. Już teraz w Międzyrzecu znaleźć wolne mieszkanie to wyzwanie. To też coś znaczy. Blok, zanim się wybuduje, już jest sprzedany. Krótko mówiąc, zaczyna się rozwój naszego miasta. Wipasz posiada wiele punktów magazynowych i produkcyjnych w całej Polsce, w tym 5 wytwórni pasz zlokalizowanych w Kole, Morągu, Krośnie, Wadomku i Międzyrzecu Podlaskim. Znowu zaczynamy coś nowego. Tak jak kilka lat temu zaczynaliśmy to nowe Gławie, tam osobą, która takim osobistym problemem objęła tę budowę, czyli pani burmistrz Joanna Wójcikowska, która jest z nami. Brawo pani! Była dobrym duchem tej inwestycji. Tak również tym dobrym duchem tej inwestycji, bo jak wiecie, żeby inwestycja powstała, to nie wystarczą też pieniądze, ale trzeba ją przygotować i w trakcie tego przygotowania, czy ono jest troszkę krótsze, czy dłuższe, ważne są osoby, które mogą i wspierają. Szanowni Państwo, kiedy się urodziłem i dorastałem, to mentalnie i technicznie polska wieś to była XIX wiek. Można powiedzieć, że tą wieś zmieniamy. Zmieniamy dzięki środkom unijnym i zmieniamy sami. Również WIPA zmienia tą wieś wspólnie z rolnikami, wspólnie z hodowcami. Popatrzyłem, Włuchów ma swoje zakłady. Radzyń ma też swój sztandarowy zakład, a my straciliśmy taki zakład. Z ogromną satysfakcją odebrałem pierwsze spotkanie z panem prezesem Wiśniewskim, kiedy padła propozycja inwestycji w Międzyrzecu. To oczywiście potężne wyzwanie. Wyzwanie do przekonania mieszkańców, że taka inwestycja pozwoli na rozwój miasta.
pozwoli nam dźwignąć miasto w zakresie nie tylko miejsc pracy, ale kolejnych również inwestycji. Tak potężny inwestor, tak duża firma z kapitałem polskim potrafi również wygenerować dodatkowe miejsca pracy w otoczeniu. Zdaję sobie sprawę, że to nie tylko nasze miasto zyska, również okoliczne gminy będą miały z tego korzyść. Oczywiście nikt nie robi takich inwestycji bez rozpoznania terenu. Ja również prosiłem się o kontakt z burmistrzem Mławy, żeby sprawdzić, czy ten inwestor to taka solidna marka. Usłyszałem same pozytywne opinie, same naprawdę superlatywy, więc nie miałem już cienia wątpliwości. Taki inwestor może przysporzyć nam tylko i wyłącznie splendoru, przysporzyć rozwoju, żeby miasto nabrało żagle potężnego wiatru i po tym naprawdę trudnym okresie w końcu zaczęło się rozwijać z zwiększoną siłą. A wiem również, że nie tylko obdarza Pan swoim zaufaniem i chęcią działania w zakresie tworzenia miejsc pracy, ale również wspiera Pan nasze działania i sportowe, i kulturalne, za co też chciałbym z tego miejsca serdecznie Panu podziękować. I cóż, życzę powodzenia. To szansa na rozwój naszego miasta, nasz rozwój tej części województwa lubelskiego, rozwój powiatu bielskiego. Chcę powiedzieć, że po 1989 roku widzieliśmy, pamiętamy, że po zmianie systemu w Polsce w Międzyrzecu stało się wiele niedobrego na rynku pracy. Upadło wiele zakładów. Widzieliśmy, mówię widzieliśmy, bo byłem także członkiem zarządu miasta pierwszej, drugiej kadencji, radnym. Widzieliśmy, że bez inwestycji miasto będzie zamierało. Pamiętam nasze rozmowy i pomysły na inne zakłady. Pani burmistrz mówiła o Mławie. Pamiętam o południowej Lubelszczyźnie. Pan prezes także miał takie pomysły. Mam nadzieję, że racjonalnie z tego skorzystamy, a w każdym razie tego życzę. Rozwoju firmy i oczywiście pożytku dla nas, dla mieszkańców naszej międzyrzeckiej ziemi. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że to kolejna dobrze zapowiadająca się inwestycja na terenie powiatu bialskiego. Dzisiaj świętujemy w mieście Międzyrzec Podlaski. Chciałem również z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować władzom miasta, panu burmistrzowi, przewodniczącemu rady, wszystkim radnym za podjęcie właściwych decyzji, właściwych i słusznych decyzji, za to, że tworzycie Państwo dobry klimat dla inwestorów.
Bardzo dobrze się stało, że pan prezes Wiśniewski z zarządem podjęli taką decyzję, że ta inwestycja powstanie na terenie naszego miasta. Wipasz sprzedaje rocznie około 1 miliona ton pasza na drobiu, trzody i bydła. Dzielnie zaś produkuje 440 ton mięsa drobiowego, w tym 130 ton fileta z kurczaka. Obroty firmy przekraczają 2 miliardy złotych. Najwyższa jakość wytwarzanych produktów możliwa jest dzięki zintegrowanemu systemowi produkcji, za który Wipasz odpowiada od ponad 100 klienta. Podstawą dobrego żywienia są zboża użyte do produkcji pasz. Coraz bardziej się rozwijamy. Ja często, uczestnicząc przy okazji różnych konferencji, czy to w Brukseli, czy w innych krajach unijnych, jako aktywna organizacja staram się tam być obecni, często spotykam się z takim pytaniem, bo z zazdrością spoglądają na nas Francuzi czy Niemcy, jaka jest przyczyna takiego sukcesu. I ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, ale na pewno istotną przyczyną tego sukcesu to jest to, co widzimy tutaj dzisiaj, to jest potęga polskich firm, takich właśnie jak Wipasz. Wipasz jest jednym, nie tylko z cegieł, która tworzy mur tego polskiego drobiarstwa, ale fundamentem. Jak się okazało, to nie była tylko przygoda, tylko to jest realnie dla nas bardzo solidna noga, na której stoi firma. Obok tradycyjnie rozwiniętej sekcji paszowej, silna biznesowo, solidna organizacja, która bardzo dobrze uzupełnia biznes paszowy, uzupełnia interes, jaki robimy na paszach, bo to zakończenie, zwieńczenie, gdyby pasza już zostaje przekazana dla hodowców, gdy ci hodowcy zdają, że jest do uboju, nie jesteśmy w stanie zamknąć ten biznes. Wtedy pamiętam, że inwestycja w Mławie jawiła się dla mnie jako taka bardzo duża inwestycja do sfinansowania, do zorganizowania, do przeprowadzenia. Dzisiaj, 8 lat później, okazuje się, że inwestycja w Międzyrzecu Podlaskim, kolejna inwestycja w tej dywizji mięsnej, jest jeszcze bardziej imponująca. W Mławie wydaliśmy 180, no blisko 200 milionów złotych. W Międzyrzecu Podlaskim wydamy 250 milionów złotych. I te wydatki, te 250 milionów złotych, to są wydatki, które możemy zrobić, ponieważ zarobiliśmy kapitał własny z bieżącej działalności, ale również ponieważ znaleźliśmy dobrych partnerów, którzy dali nam kredyt. Chciałbym podziękować z tego miejsca również obecnemu tutaj przedstawicielstwu banku. Chciałbym podziękować dla banku Pekao S.A. za przyznanie kredytu w wysokości blisko 180 milionów złotych. W Mławie inwestycje sfinansował bank Pekao BP.
tutaj bank PKOS-a. To są wszystko polskie silne banki, dobrzy partnerzy, którym dziękujemy bardzo za współpracę przy tych projektach, przy innych projektach, przy całym rozwoju firmy. Oprócz banku firma zdobyła również finansowanie w formie zezwolenia na działalność w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. W formie zwolnienia z podatku będziemy mogli odzyskać 50% nakładów. Natomiast innych podatków będziemy płacili na terenie Międzyrzeca, będzie funkcjonował zakład, który będzie generował podatki w wysokości 8 milionów złotych rocznie. Dbamy o to, by konsumenci kupowali żywność z pełną świadomością i przekonaniem o słuszności swojego wyboru. Jakość ma olbrzymie znaczenie. W tym przypadku jakość najwyższa potwierdzona jest certyfikatami ISO, IFS, BRC, QAFP i GMP+. 15 lat temu nasza przygoda się zaczęła z Międzyrzecem Podlaskim, no i ona trwa i myślę, że po prostu będzie trwała i ona będzie korzystna nie tylko dla nas, ale będzie korzystna dla miasta, będzie korzystna dla mieszkańców, jak również okolicy Międzyrzeca Podlaskiego. Nasza inwestycja nie pogorszy życie mieszkańcom, natomiast jakby myślę, że ekonomicznie poprawi, również zatrzyma ludzi, którzy tutaj się nie mogą realizować, a poprzez to inwestycje ludzie młodzi będą mogli zostać, będą mogli się realizować, będą zakładać rodziny, rodzić dzieci, no i pobierać 500+. I jeść polskie kurczaki. I jeść polskie kurczaki, tak. Handlowcy, inżynierowie, weterynarze, pracownicy fizyczni, masa ludzi do tego, żeby w tym zakładzie móc pracować. Nie boicie się o to, że tych pracowników tutaj w tym regionie już zabraknie? To znaczy, to chyba nie jest źle, jak ludzie mają pracę i pracodawcy poszukują, a nie odwrotnie. To myślę, że to powinniśmy być szczęśliwi, że dożyliśmy takich czasów, gdzie po prostu każdy ma prawo wyboru, a nie odwrotnie. Pracownik szuka pracy, tylko praca szuka pracownika. Myślę, że to jest po prostu świetny moment dla nas wszystkich Polaków, że żyjemy w takim czasie. Dla każdego Polaka powinno zależeć, żebyśmy budowali zakłady nowe, nowoczesne, bo to jest jakby szansa na eksport, na coraz większy eksport. I wiadomo, że są dziedziny, których jakby nie jesteśmy w stanie, na przykład samochody czy nowe technologie, natomiast jesteśmy krajem rolniczym i powinniśmy ten potencjał rolniczy wykorzystać. Tym bardziej, że ja obserwuję tą wschodnią ścianę od lat. I tutaj właśnie to, że to rolnictwo się tak tu rozwija, no to dużo młodych ludzi tu zostało po prostu. To jest bardzo duży kapitał i to o tym musimy po prostu jako Polacy pamiętać, bo ja wiem, że teraz jest taka moda, żeby po prostu wieś przestała być wsią, a była wsią wypoczynkową. Ale jeżeli będzie to wieś wypoczynkowa, no to niestety będziemy musieli po prostu tą żywność kupić, tak? A żeby kupić, no to musimy mieć euro, dolary i tak dalej, tak? Czyli musimy z kolei te euro, dolary coś sprzedać, natomiast no nie sprzedamy samochodów, nie sprzedamy komputerów, bo nie jesteśmy specjalistami. My jako Polacy no osiągamy sukces i produkcja drobiarska jest najlepszym przykładem, że osiągamy sukces, to co tutaj padło na tej sali, że z Kopciuszka staliśmy się potęgą. To jest największa inwestycja, która jest realizowana, czy będzie realizowana w województwie polskim. Także brawo Międzyrzec Podlaski.